Panie burmistrzu, temat szczecińskiego dworca PKP powraca jak bumerang. Miasto wiemy, że od wielu lat starało się przejąć ten budynek i go wyremontować. Na jakim etapie jest plan tej inwestycji? No, w tej chwili można powiedzieć, że z informacji, jakie dotarły do nas tutaj za pośrednictwem konferencji prasowych, dowiedzieliśmy się, że w Polskim Ładzie najprawdopodobniej jeden z naszych trzech projektów uzyskał dofinansowanie na poziomie 11,9 miliona. To jest informacja dobra dla samorządu szczecineckiego, to jest dobra informacja dla mieszkańców Szczecinka. Tylko przypomnę, że wcześniej, tak wracając do historii, o której Pan powiedział, bo to jest naprawdę wiele lat, najpierw uzyskaliśmy współfinansowanie w wysokości 1 660 tysięcy na część pasażerską. Ja uważam i uważałem, że optymalnym byłoby aplikować o całość i szukać jednego wykonawcy do całego zadania. Zresztą do kolejnych edycji Polskiego Ładu złożyliśmy właśnie taki wniosek, żeby realizować drugą część etapu. W międzyczasie też informowaliśmy za Państwa pośrednictwem mieszkańców, uzyskaliśmy prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Jesteśmy posłowie z PKP, że końcowy akt własności, przeniesienia własności na miasto Szczecinek nastąpi z końcem czerwca. Zobaczymy, czy PKP dotrzyma tutaj swoich zobowiązań. Póki co mamy zabezpieczone promesy na wykonanie tej inwestycji. Żeby ją skutecznie zrealizować, potrzebujemy definitywnie władać tytułem własności, czyli przenieść poprzez podpisanie aktu notarialnego własność na rzecz miasta Szczecinek. Wówczas będziemy 100% właścicielem całej nieruchomości. W ogóle to jest bardzo duży obiekt. Jego stan techniczny pozostawia wiele do życzenia, jeżeli chodzi zarówno o elewację, jak i te wszystkie sprawy związane z wykończeniówką, które dzisiaj nadają się tylko i wyłącznie do kapitalnego remontu. Zresztą zdajemy sobie sprawę z tego, podejmując się projektowania i oszacowania tej inwestycji. Stąd też potężna kwota drugiego etapu na 13,5 miliona. Dodamy do tego jeszcze tą pierwszą część. No i wychodzi, że ta inwestycja może kosztować nawet około 15 milionów. Duże zadanie. Niemniej jednak ja uważam, że to jest bardzo konieczne. Żeby rozpocząć postępowanie przetargowe, wiadomo, że musimy to wprowadzić pewne tytuły inwestycyjne zarówno do zmian w budżecie miasta, jak i w prognozie finansowej, wieloletniej prognozie finansowej, bo ta inwestycja będzie trwała około 2 lat. Tak można powiedzieć, z pierwszych szacunków wynika, że biorąc pod uwagę dzisiaj dostępność do materiałów, rynek cały budowlany, to wszystko wskazuje na to, że zamknąć się w 24 miesiące to będzie naprawdę, naprawdę nie lada zadanie. No tutaj mogę powiedzieć, że dla osób, które interesują się takimi obiektami, ten obiekt jest naprawdę duży. Strefa pasażerska, która była w pierwszej etapie, to jest powierzchnia bodajże 205 metrów dedykowana dla pasażerów i dla osób, które obsługują pasażerów. 1440 metrów to jest ta część dedykowana już towarzyszącym usługom ogólno dla samorządu, czyli łącznie budynek ma ponad 1650 metrów kwadratowych. Kubatura tego obiektu, bo musimy pamiętać o tym, że pomieszczenia nie są standardowe, 2,5-metrowe, to każdy, kto był w poczekalni, to wie, że to jest pomieszczenie powyżej 5 metrów. Cała kubatura to jest ponad 10 tysięcy metrów sześciennych. Stąd też zadanie jest dosyć trudne. Duża część związana z elewacją, z wymianą zabytkowych i naprawą okien, z posadzkami, z sufitami, ze sztukaterią, która tam się znajduje. No wiadomo, jeżeli wprowadzamy nową funkcję, to całość instalacji będzie ulegała przerobieniu. To jest po prostu 100% kapitalny remont obiektu i jego rewitalizacja. Jeżeli weźmiemy pod uwagę to, że ta cała infrastruktura przed dworcem została zrealizowana, zrobiona,
no to tutaj wydaje mi się, że to jest takie postawienie kropki nad i dobrze by było, żebyśmy teraz zgodnie z założeniami w porozumieniu z PKP dopełnili tych formalności, przejęli do końca ten obiekt, żebyśmy mogli tutaj już w normalnym trybie przejść do prac związanych z wyłonieniem wykonawcy, no i później już wbić przysłowiową łopatę i zrealizować rewitalizację zabytkowego dworca, bo ten dworzec jest wpisany do rejestru zabytków. Czy macie pomysł na to, jakie funkcje miałby pełnić? Bo pojawiały się kiedyś pomysły, że na przykład część budynków SAPiKu, pomieszczeń SAPiKu przenieść tam. Czy są, czy jeszcze za wcześnie o tym, aby mówić, co ma się tam znaleźć docelowo oprócz dworca? Jeżeli chodzi o nasze założenia, pierwsze były na pewno skierowane tutaj w stronę funkcji, które realizuje Samorządowa Agencja Pomocy, Promocji Kultury. Dzisiaj, biorąc pod uwagę to, że przy ulicy Kościuszki został zakupiony przez miasto obiekt i tam sukcesywnie są remontowane pomieszczenia i SAPiK z ulicy Kilińskiego będzie się w pierwszej kolejności przenosił na ulicę Kościuszki. Tutaj raczej byśmy poszli, biorąc pod uwagę tutaj uniwersalność i tych pomieszczeń, w takie pomieszczenia wielofunkcyjne. Naprawdę, jeżeli chodzi o potrzeby czy Samorządowej Agencji Promocji Kultury, czy naszej jednostki, no to jest jeszcze dużo do zrobienia i na pewno będzie dobry czas ku temu, żeby zrobić taką dogłębną analizę wszystkich potrzeb, optymalizacji w zakresie funkcjonujących naszych jednostek i podjąć ostateczne decyzje. Jeżeli chodzi o takie wiążące i docelowe rozwiązanie, to dzisiaj jeszcze za wcześnie, nie chciałbym tutaj wyprzedzać faktów. Na pewno warto się nad tym pochylić, mając takie przestrzenie do dyspozycji. Panie burmistrzu, miasto od wielu lat inwestuje w elektromobilność. Czy w Szczecinku wkrótce pojawią się nowe autobusy elektryczne? Tutaj też dostaliśmy informację za pośrednictwem pani minister Golińskiej, że wniosek, który złożyło miasto, a dotyczy on zakupu 5 elektrycznych autobusów, został pozytywnie rozpatrzony. To jest naprawdę dobra informacja. Rozmawiałem wielokrotnie z panią minister, bo to nie był pierwszy wniosek, który miasto Szczecinek składało. Tutaj było wiadomo, że dla nas optymalnym by było rozwiązać sprawy z wymianą taboru jednorazowo. No ale wiadomym było i z informacji, jakie przekazała pani Golińska, mówiło się, był przekaz jednoznaczny. Nie można zbyt rozbudowywać programów, one są bardzo kosztochłonne. My wypełniliśmy tutaj wniosek zgodnie z sugestiami i miasto Szczecinek, mam nadzieję, że skutecznie podpisze umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska. Jeżeli chodzi o zakres, to jest 5 autobusów elektrycznych i 5 mobilnych ładowarek. Te 5 mobilnych ładowarek jest o tyle fajnym, atrakcyjnym pomysłem, w związku z tym, że one tak jak sam tytuł mówi, są mobilne, mogą się przemieszczać. Te stacje dokujące, które w tej chwili zostały zrealizowane, a ich jest 10, bo mamy już 10 elektrycznych autobusów, są stacjonarne, umiejscowione, trwale powiązane z gruntem. Tych przewaga jest taka, że są mobilne i będą one mogły być uniwersalne i biorąc pod uwagę przestrzenie parkingowe i tutaj możliwości i optymalizację w ogóle funkcjonowania i ładowania tych autobusów na pewno będą przyjazne i łatwiejsze do obsługi. Inwestycja rzędu 13,5 miliona, po naszej stronie ponad 2 miliony złotych, takie są założenia, ale biorąc pod uwagę inflację, to te wszystkie ceny, które my szacowaliśmy jeszcze przy składaniu wniosku, czyli około 8 miesięcy temu, na pewno mogą ulec zmianie, stąd też na pewno będziemy w postępowaniu przetargowym z niecierpliwością czekali na oferty i czas pokaże, jak ta inflacja tutaj da nam się we znaki. Tak jak Państwo wiecie, no dzisiejsze informacje, jeżeli chodzi o cenę paliw, są bardzo niepokojące. Wiemy, że 8 zł to już jest prawie pewniak, że w przyszłym tygodniu, jak nie w przyszłym, to w kolejnym, to tyle będziemy płacili za
1 litr paliwa. Energia też nie jest tania, ale biorąc pod uwagę to, że złożyliśmy kolejne projekty na budowę farm fotowoltaicznych, także mam nadzieję, że biorąc pod uwagę tutaj optymalizację i kompleksowość działania w tej przestrzeni Zielonego Szczecinka, to nasz projekt znajdzie uznanie w oczach ekspertów. Zresztą my nie szalejemy tutaj z jakimiś wodotryskami, jeżeli chodzi o dobór projektów. Ja tylko przypomnę, że składaliśmy 3 projekty do Polskiego Ładu, jeżeli chodzi, mówiliśmy wcześniej o PKP, czyli na dworzec, składaliśmy też na autobus przegubowy do 5 milionów i powyżej rozwiązanie problemu miejsc parkingowych w Szczecinku. Każdy z tematów jest dla nas ważny, dla mieszkańców jest ważny, bo każdy rozwiązuje jakiś problem. Jeden dotyczy komunikacji, inny dotyczy też komunikacji, ale już mówię o dworcu, czyli tych spraw związanych z pasażerem, z usługami pasażerskimi. Trzeci z kolei rozwiązuje problemy związane z miejscami postojowymi w centrum. Z kolei do tego Polskiego Ładu PGR złożyliśmy też wnioski dotyczące właśnie farmy fotowoltaicznej, jednogigowej też dwa obiekty przyszkolne, które miałyby służyć młodzieży. Zobaczymy. Na razie nie jesteśmy tutaj, tak powiem, traktowani, nie jesteśmy rozpieszczani przez ekspertów. Z każdego naboru dostajemy jeden temat. Ja się cieszę chociażby z tego i mogę tutaj podziękować, ale prosiłbym o jeszcze, o więcej, bo tylko przypomnę, że Szczecinek to jest połowę powiatu szczecineckiego, a tych środków dostaliśmy 70 milionów. No to matematyka mówi, że tak jakby miało być sprawiedliwie, to powinniśmy dostać projekty wartości około 35 milionów. Panie burmistrzu, teraz całkowicie zmieniamy temat. Przez ostatnich kilka dni młodzi piłkarze rywalizowali w Szczecinku. Co możemy powiedzieć na temat tej imprezy? To był już 16. edycja bodajże z podwórka takiego turnieju piłkarskiego z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku. Ten Puchar Tymbarku to dlatego, że to jest tytułowy sponsor i główny sponsor tej inicjatywy. 16 takich edycji się odbyło. Wszystkie ostatnie mają finał na Stadionie Narodowym. Nasze drużyny szczecineckie startują we wszystkich kategoriach i w tym roku, i w poprzednich, chociaż była dwuletnia przerwa. No ale w tym roku no, trzeba się pochwalić, pogratulować, bo w kategorii najbardziej prestiżowej U12 szkoła podstawowa numer 5 i klasa mistrzostwa sportowego, która została, można powiedzieć, funkcjonuje przy szkole i taka decyzja zapadła kilka lat temu, żeby taki oddział mistrzostwa sportowego powstał przy szkole. No, zdała egzamin. Zagrali bardzo dobrzy chłopcy z tej szkoły, zagrali bardzo dobry turniej. Gratulacje dla samych zawodników. Tutaj za Państwa pośrednictwem chciałbym złożyć dla trenerów, ale też dla dyrekcji, która tutaj stworzyła optymalne warunki, czyli dyrektor Stasik, jako stary tutaj piłkarz, zdał egzamin, można powiedzieć. Nie wiem, czy kiedyś zdobył mistrzostwo województwa, ale jego tutaj podopieczni z jego szkoły tak. Także jadą do Warszawy. Mi się wydaje, że chyba jeżeli chodzi o U12, to pierwszy raz w historii tych turniej akurat grupa, drużyna szczecinecka odniosła sukces. Oglądałem finałowy ich mecz. No, naprawdę, no, jeżeli przeciwnikowi wrzuca się 9 bramek, nie tracąc żadnej, to mówi samo za siebie. Drużyna jest zgrana, grają na dobrym poziomie. Gratulacje jeszcze raz dla zwycięzców. Dziękuję za dzisiejsze spotkanie, za rozmowę. Dziękuję bardzo.